Jonathan Gofford, rozdział 4. Nareszcie w Chinach. Jonathan i Rosalinda stali na redzie, wpatrując się w świeżo wymalowany kadłub statku SS Partia. Byli już w Vancouver w British Columbia i mieli wejść na statek dzień wcześniej, ponieważ w całym mieście nie było wolnych pokoi hotelowych. Nie tak dawno wielki pożar przeszedł przez miasto, niszcząc większość drewnianych budynków. Wygląda na to, że popłynie, powiedział Jonathan, chwytając żonę za rękę. Wejdźmy na pokład. Jonathan przeszedł pierwszy przez trap, głęboko wdychając przesycone solą powietrze. Był wiele razy nad wielkimi jeziorami, ale nigdy przedtem nie doświadczył widoku, zapachu i dźwięku oceanu. Poszli do swojej kabiny. Znajdowała się przy steruburcie i była całkowicie wystarczająca na mającą potrwać 2 tygodnie podróż. Następnego ranka, 4 lutego 1888 roku, Jonathan obserwował uważnie, jak zwolniono najpierw cumę rufową, a potem dziobową. SS Partia wypływała z zatoki Vancouver. Przepłynęli od południowej strony obok wyspy Vancouver. Morze było spokojne, gdy mijali miasto Victoria i posuwali się cieśninią Juan de Fuca, podziwiając z południowej strony majestatyczne góry olimpijskie. Niedługo potem statek płynął już po oceanie spokojnym. Gdy wypłynęli na głęboką wodę, Jonathan stwierdził, że statek kołysze się pod jego nogami bardziej, niż się tego spodziewał. Ruchy statku sprawiły, że Rosalinda zrobiła się blada. Przeprosiła męża i poszła do kabiny położyć się na kilka minut. Gdy fale na Pacyfiku robiły się coraz większe, te minuty zmieniały się w godziny i dni, podczas których leżała cierpiąc na chorobę morską. Podróż szybko zmieniła się w koszmar dla nich obojga. Nie mogli wprost uwierzyć, że statek może tak bardzo kołysać się i przechylać, jak robiła to SS Partia. Nawet gdy morze było spokojne, kołysanie się było bardzo silne. W połowie wyprawy Jonathan poznał przyczynę. SS Partia miała 25 lat i przez większość tego czasu służyła jako statek towarowo-pasażerski na północnym Atlantyku, pływając między Nowym Jorkiem i Londynem. Miała wady konstrukcyjne i po jakimś czasie wszyscy wiedzieli, że kołysze mocniej niż inne statki. Nikt nie kupował na nią biletów. Chcąc zarobić pieniądze, właściciel przytransportował ją na zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, by pływała po Oceanie Spokojnym. Została przemalowana i otrzymała nową nazwę – SS Partia. Jonathan i Rosalinda znaleźli się na niej podczas jej dziewiczego rejsu przez Pacyfik. Jonathan był pewien, że nie potrwa długo, zanim zła reputacja statku stanie się znana wszystkim, także na Pacyfiku. W końcu straszna udręka dobiegła końca i SS Partia zacumowała w porcie Kobe w Japonii. Jonathan z żoną przesiedli się na stabilniejszy statek, by pokonać końcowy odcinek podróży przez Morze Żółte do Szanghaju. W roku 1888 Szanghaj nazwano klejnotem Chin. Było to miasto, w którym wschód spotkał się z zachodem. Miało tętniący życiem międzynarodowy port, równie nowoczesny jak Paryż czy Londyn. Gdy ich statek płynął w górę rzeki, Jonathan stał na pokładzie i przyglądał się wyłaniającemu się w oddali miastu. Mimo tego, że Szanghaj tętnił życiem i imponował różnorodną architekturą, Jonathana nie interesowało miasto samo w sobie. Wypełniało go pragnienie, by jak najszybciej rozpocząć pracę, do której przygotowywał się przez ostatnie 4 lata. Gdy tylko statek zacumował, Jonathan zszedł na ląd i znalazł dom noclegowy, w którym mogli się zatrzymać. Ponieważ w Szanghaju ani w ogóle w Chinach nie było żadnego ośrodka kościoła prezbiteriańskiego w Kanadzie, odnalazł centralę misji do wnętrza Chin, gdzie umówił się na spotkanie następnego dnia. Tego wieczoru on i Rosalinda zjedli prostą kolację składającą się z kurczaka i ryżu. Jonathan przygotował sobie notatki na temat spraw, które chciał poruszyć na jutrzejszym spotkaniu.
Następnego dnia przedstawiciele czterech misji czekali, by przywitać pierwszego w Chinach ewangelistę z kościoła prezbiteriańskiego w Kanadzie. Gdy wszyscy zostali już sobie formalnie przedstawieni, można było przejść do spraw służby. Jonathan przekazał pieniądze zebrane w Kanadzie na pomoc głodującym, a następnie wysłuchał propozycji co do części Chin, na której kościół prezbiteriański w Kanadzie mógłby skoncentrować swoją pracę. Goffortowie i inne osoby, które dołączą do nich, mieliby pracować na terenie północnego Henanu, między Żółtą Rzeką a pustynią Gobi i Morzem Wschodniochińskim. Otrzymali też propozycję, by przed udaniem się tam pojechali do Szefo, leżącego na wybrzeżu, około 1000 km na północ od Szanghaju. Mogliby zamieszkać tam w pobliżu stacji misji do wnętrza Chin i nauczyć się podstaw języka mandaryńskiego. Jonathan był zadowolony z rezultatów spotkania i chciał od razu wyruszyć do Szefo. Jeden z pracowników obecnych na spotkaniu przekonał go jednak, by pozostał na miejscu jeszcze jeden dzień i poszedł do sławnego Pałacu Opiumowego. Pałac Opiumowy mieścił się w dzielnicy międzynarodowej, części Szanghaju będącej pod kontrolą kilku państw europejskich. Był to okazały budynek, dobrze oświetlony i udekorowany jaskrawymi pasami jedwabiu. Gdy Jonathan wszedł do środka, poczuł się jak w innym świecie. W każdym pomieszczeniu budynku znajdowały się ustawione rzędami wąskie łóżka. Leżały na nich setki Chińczyków, wielu bogato ubranych pod działaniem opium. Niektórzy wyglądali na zdrowych, ale inni mieli zapadnięte policzki i gnijące zęby. Większość nawet nie podnosiła oczu, by zobaczyć, jak on i Rosalinda przyciskają się między ciasnymi rzędami łóżek. Gdy przeszli już kilka sal, przewodnik poprowadził ich na wąską uliczkę graniczącą z pałacem. Po obu jej stronach były domy publiczne. Jonathan przez długi czas wpatrywał się nieruchomo w widok przed sobą, a potem zwrócił się do przewodnika. — Jak to możliwe? — spytał drżącym z bólu głosem. Pałac i domy publiczne są w dzielnicy Szanghaju kontrolowanej przez europejskie rządy. Tak, niestety to prawda. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla istnienia takiego budynku, którego celem jest jedynie uzależnianie Chińczyków od opium. To wszystko bierze się z chciwości. Sprzedaż opium Chińczykom przynosi spore dochody europejskim państwom, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Jonathan nie mógł w to wszystko uwierzyć. Chcesz powiedzieć, że Brytyjczycy zaopatrują ich w opium i pozwalają, aby ich na terytorium działały prostytutki? Przewodnik pokiwał głową. Chińczykom trudno jest zrozumieć, że my, chrześcijanie, chcemy ich dobra, skoro chrześcijańskie państwa propagują takie złe praktyki w ich kraju. Nic dziwnego, że nazywają nas zagranicznymi diabłami, stwierdziła wzburzona Rosalinda. Tak, a ponieważ Chińczycy nie mogą nic zrobić z tym obcym rządom, często atakują ewangelistów służących na wiejskich terenach. Na pewno wiecie, że niedawno kilku zostało zabitych. Jonathan siedział w milczeniu w rikszy, która wiozła ich z powrotem do domu noclegowego. Chciał jak najszybciej dotrzeć do Szefo. W Chinach jest tak wiele do zrobienia, a jego ogarniało mroczne przeczucie, że może już nie być na to wiele czasu. Tydzień później Jonathan i Rosalinda poczuli się już jak prawdziwi głosiciele Ewangelii w obcym kraju. Wynajęli długi, wąski dom kryty strzechą i Rosalinda zaczęła wypakowywać bagaże, by mogli poczuć się jak w domu. Zabrało jej to dużo czasu, ponieważ w sierpniu miało urodzić się dziecko i teraz szybko się męczyła. Jonathan wynajął nauczyciela języka mandaryńskiego i rozpoczął intensywną naukę, w wolne wieczory pomagając żonie w rozpakowywaniu. Któregoś wieczoru, gdy Jonathan i Rosalinda kończyli kolację, usłyszeli na zewnątrz jakiś hałas. Jonathan wyszedł na ulicę, by zobaczyć, co się dzieje. Nie musiał nawet nikogo pytać. Wystarczyło, że spojrzał tam, gdzie wszyscy wskazywali. Zamarł w przerażeniu. Dach ich domu ogarniały pomarańczowe płomienie. Kawałki palącej się strzechy spadały do pokojów z tyłu domu. — Boże, pomóż nam! — zawołał. Rosalinda też wyszła na zewnątrz. Widział jej ogarnięte paniką oczy. — Zostań tutaj — rozkazał.
Ja wejdę do środka, żeby coś uratować. Wbiegł do pokoju dziennego, w którym jeszcze przed chwilą jedli kolację. Wpadł do sypialni, chwycił swoją Biblię i swój z pieniędzmi. Gdy wybiegał, gęsty dym zaczął napełniać cały dom. Trzymaj! Zawołał do zszokowanej żony, podając jej Biblię i pieniądze. Skoczę tam jeszcze raz. Zanim ponownie wpadł do palącego się domu, obejrzał się i zobaczył, jak Rosalinda biega dookoła z nieprzytomnymi oczami. Zbliżało się do niej trzech Chińczyków. Rosalinda! Krzyknął. Opanuj się! Trzymaj mocno ten słój, żeby ktoś go nie ukradł. Słowa męża pomogły jej pokonać panikę. Przestała biegać i przycisnęła mocno do siebie słój z pieniędzmi i jego Biblię. Jonathan wpadł do domu jeszcze raz. Dym wypełniał powietrze, utrudniając oddychanie. Wszędzie spadały kawałki dachu. Chwycił maszynę do szycia i notatki z nauki mandaryńskiego. Gdy wybiegał, słyszał trzask ognia na dachu nad głową. Stali teraz nieruchomo na zewnątrz i patrzyli bezradnie, jak wszystko, co przywieźli ze sobą z Kanady, ginie w płomieniach, w tym także ich ślubne prezenty, portret ojca Rosalindy, porcelana jej mamy i wydziergane pieczołowicie na drutach przez siostrę Rosalindy, ubranko dla ich pierwszego dziecka. Gdy pożar zaczął przygasać, Jonathan odwrócił się i spojrzał na pokrytą łzami twarz żony. — Nie martw się, kochanie — powiedział pocieszająco. — To były tylko rzeczy. Tej nocy znaleźli schronienie w internacie szkoły prowadzonej przez misję do wnętrza Chin. Następnego ranka o świcie wrócili na pogorzelisko, by oszacować straty. Z ich domu nie zostało nic poza kupą tlącego się popiołu. — Będzie dobrze — powiedział Jonathan głosem tak radosnym jak zawsze. Bóg zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. I pomyśl o tym, Rosalindo. Byliśmy niezadowoleni, bo te piękne organy nie mogły popłynąć z nami. Zobacz, co by się z nimi stało, gdybyśmy mieli je ze sobą. A tak są bezpieczne w drodze do nas. Rosalinda spojrzała na niego i uśmiechnęła się słabo. Chyba jeszcze dużo czasu upłynie, zanim zacznę we wszystkim dostrzegać dobro, tak jak ty, Jonathanie, odpowiedziała. Tydzień później zamieszkali w swoim drugim domu w Szefo. Ich czas wypełniała nauka mandaryńskiego. Wielu ewangelistów z okolicy dało im meble, sprzęty domowe i ubrania. Otrzymali także pierwsze pieniądze comiesięcznej wpłaty od absolwentów Knox College. Jonathan był zdziwiony tym, jak niewiele potrzebują, by przeżyć, jeżeli tylko starają się żyć skromnie. W kwietniu upływało 6 miesięcy ich małżeństwa. Jonathan dał już innym misjom równowartość 10% ich całego rocznego przychodu. Był z tego bardzo zadowolony. Służba w dalekim kraju nie była tak wielkim obciążeniem finansowym, jak się tego obawiał. Po podliczeniu przychodów i wydatków poszedł ogłosić dobrą wiadomość żonie. Powiedział jej z dumą, że już oddali 10% swojego rocznego przychodu, a ciągle jeszcze mają przed sobą 6 miesięcy. Jak myślisz, co powinniśmy z tym zrobić? Spytał. Rosalinda spojrzała na niego znad szycia ze zdziwieniem na twarzy. Jeżeli daliśmy już 10% naszego rocznego przychodu, to chyba nie musimy już więcej dawać aż do października, odpowiedziała. Jonathan usiadł i patrzył na żonę. Naprawdę tak uważasz? Spytał. Ja myślałem, że skoro Bóg jest taki dobry dla nas, to powinniśmy spróbować oddać następne 10% do końca roku. Dobrze, odpowiedziała Rosalinda z wahaniem. Jeżeli naprawdę uważasz, że tak powinniśmy zrobić, mimo że urodzi się dziecko i wszystko inne. Jonathan nie kontynuował już rozmowy, ale w ciągu kilku następnych dni Rosalinda zgodziła się, by dalej dawali pieniądze innym ewangelistom w Chinach. Do końca roku oddali 20% swojego przychodu. Jonathan pracował ciężko nad nauką języka. Zbliżało się lato i panowały coraz silniejsze upały. Gdy skarżył się na to innym ewangelistom, usłyszał, że gorąco w Szefo jest niczym w porównaniu do palących upałów w prowincjach wewnętrznych, gdzie mieli służyć. 12 sierpnia 1888 roku urodziła się pierwsza córka Goffordów, zdrowa dziewczynka, której dali na imię Gertruda.
Teraz modlili się o to, by zdrowie jej nie opuszczało, tym bardziej, że w Szefo zapanowała cholera. Gdy zbliżał się koniec lata, plany Jonathana nabierały coraz wyraźniejszych kształtów. Postanowił, że jego mała rodzina przeprowadzi się do Punk Funk, stacji prowadzonej przez American Board, położonej kilka dni drogi wewnątrz lądu i bliższej północnego Henanu, ich ostatecznego celu. Punk Funk, Goffordowie kontynuowali naukę języka, co nie było łatwe dla Jonathana. Mimo to nie poddawał się zniechęceniu i uczył się intensywnie. Rosalinda natomiast po niedługim czasie mówiła już płynnie w języku mandaryńskim. Z Punk Funk Jonathan odbył kilka wypraw do północnego Henanu, aby przygotować przeprowadzkę rodziny. Był pełen podekscytowania nie tylko tym, co ich czekało, ale także listem od Donalda McGillraya, jego najlepszego przyjaciela z Knox College, który napisał, że przyjeżdża do nich, aby pomóc w założeniu placówki w północnym Henanie. Niedługo po jego przybyciu niewielka grupka ewangelistów z kościoła prezbiteriańskiego w Kanadzie zaplanowała przeniesienie się z Punk Chwang do Lichning, miasta położonego nad brzegiem rzeki Wai, jakieś 80 km bliżej do północnego Henanu. Jonathan Gofford. Rozdział 5. Sukces i smutek. Trzymajcie mocno! Zawołał Jonathan, przygotowując się do skoku na małą drewnianą łódź. Dwaj chińscy wioślarze wyciągnęli ręce i pomogli mu dostać się do środka. — Podaj mi Gertrudę — powiedział Jonathan do Rosalindy, która stała jeszcze na brzegu. Żona podała mu dziewczynkę, która miała już teraz 10 miesięcy, a potem sama dostała się do łodzi. Niedługo potem cała rodzina Goffordów siedziała na środku kołyszącej się łodzi, gotowa na kolejny etap dwudniowej wyprawy rzeką Wej do Lichning. Donald McGillivray popłynął przed nimi i przysłał wiadomość, że remont budynku jest niemal ukończony, więc Jonathan i Rosalinda mogą do niego dołączyć. Kiedy wyruszali w górę rzeki, był wczesny ranek, słońce prażyło już jednak niemiłosiernie. Powietrze było duszne i gorące. Jonathan z niepokojem patrzył, jak mała Gertruda z trudem łapie każdy oddech. — Musimy ją jakoś ochłodzić — powiedziała Rosalinda z matczyną troską w głosie. — Tak — zgodził się Jonathan. — Nie miałem pojęcia, jak dobrze nam było poprzedniego lata, gdy mieszkaliśmy na wybrzeżu. Wioślarze mówią, że przez większość czasu temperatura będzie bliska 40 stopni Celsjusza. Rosalinda jęknęła i podwinęła rękawy bluzki. Pomóż mi znaleźć nasze prześcieradła. Mam pomysł, powiedziała. Jonathan otworzył wielką walizę i przerzucał jej zawartość, dopóki nie znalazł dwóch bawełnianych prześcieradeł. Myślę, że moglibyśmy zanurzyć je w wodzie, a potem powiesić nad nami, powiedziała Rosalinda. Jonathan zgodził się i zrobił wszystko według wskazówek żony. Niedługo potem siedzieli już w cieniu ociekających wodą prześcieradeł, które oprócz cennego cienia obniżały też o stopień lub dwa temperaturę dookoła. Wiosła powoli posuwały łódź do przodu. Z niewielkiej skórzanej torby Jonathan wyjął Biblię. Wewnątrz znajdował się list od Hudsona Taylora, założyciela misji do wnętrza Chin. Hudson dowiedział się, że prezbiterianie z Kanady otrzymali jako teren swojej pracy region Henan w Chinach i pisał, udzielając kilku rad. Jonathan czytał: Bracie, jeśli masz wejść do tej prowincji, musisz iść na kolanach. Jonathan przez długi czas myślał o tej radzie. To była prawda. Jeżeli ma osiągnąć cokolwiek na swoim polu pracy, musi to być rezultat modlitwy. Od razu więc zaczął modlić się za ludzi w licznych małych wioskach i miasteczkach, które mijali po drodze w górę rzeki do swojej placówki. Gdy 2 dni później łódź w końcu dotarła do Lichning, wszystkich bolały kości i zesztywniały mięśnie. Donald McGillivray, zgodnie z tym, co napisał, miał wszystko pod kontrolą. Remont nowego domu Goffordów był niemal ukończony.
Jonathan i Rosalinda mogli się do niego wprowadzić. Już pierwszego wieczoru w nowym domu Jonathan wyczuł w okolicy nieprzyjemny zapach. Doszedł do wniosku, że na podwórzu sąsiedniej posesji musi znajdować się jakieś martwe, gnijące zwierzę. Następnego dnia jednak odkrył, że źródło smrodu jest w jego własnym domu. Chińscy robotnicy stawiali ceglany mur dookoła domu. Donald McGillivray polecił im, by wodę do zaprawy czerpali z pobliskiej studni. Robotnicy natomiast, chcąc oszczędzić nieco wysiłku, nosili ją ze zbiornika położonego bliżej domu. Był to jednak otwarty zbiornik ściekowy i to woda używana do wyrobu zaprawy była źródłem odoru. Gdy tylko Jonathan zorientował się w sytuacji, polecił robotnikom chodzić dalej do studni po czystą wodę. Wyjaśnił im też, że woda ze zbiornika nie tylko śmierdzi, ale także przyciąga muchy i może spowodować choroby. Niestety, było już jednak za późno. Wielu robotników zachorowało na czerwonkę, a niedługo potem zachorowała także mała Gertruda. Dr Perkins, służący w American Board, pomagał Jonathanowi i Rosalindzie walczącym o życie kędzierzowej córeczki. Gdy na czerwonkę zachorowała także Rosalinda, Jonathana ogarnęło przerażenie. Bał się, że straci i żonę, i córkę. Gertruda przez 6 dni balansowała między życiem a śmiercią, aż w końcu jej maleńki organizm tego nie wytrzymał. Zmarła 24 lipca 1889 roku. 20 dni po przybyciu do Lichting i niecały miesiąc przed swoją pierwszą rocznicą urodzin. Rosalinda jednak trzymała się życia. Ponieważ w Lichning nie było miejsca na pochowanie obcokrajowca, Jonathan wynajął wóz i w towarzystwie Donalda wyruszył z ciałem Gertrudy do Pang Chwang, gdzie mogła być pochowana na chrześcijańskim cmentarzu. Będąc w Pang Chwang, napisał list do przyjaciół w Kanadzie. Tylko ci, którzy sami utracili bezcenny skarb, potrafią zrozumieć nasze uczucia. Nasza strata wydaje się jeszcze większa, ponieważ jesteśmy w dalekim i obcym kraju. Wszystko współdziała ku dobremu. Nasz Pan ma swój cel, zabierając nasze dziecko. Modlimy się, by ta strata przygotowała nas jeszcze lepiej do mówienia tym umierającym milionom o tym, który zdobył zwycięstwo nad śmiercią. Po nabożeństwie pogrzebowym i pochowaniu Gertrudy obok grobów dwóch innych dzieci ewangelistów, Jonathan i Donald pośpiesznie powrócili do Lichning. Przez całą drogę Jonathan modlił się, by Rosalinda żyła jeszcze, gdy wróci. Nie mógł znieść myśli o tym, że musiałby jeszcze raz odbywać tę samą drogę z ciałem żony. Dzięki Bogu, gdy przybył na miejsce, stan Rosalindy był nieco lepszy. W końcu, gdy jej zdrowie stopniowo się poprawiało, mogła dołączyć do Jonathana w nauce języka. Najtrudniejszą rzeczą dla Jonathana w Chinach, oprócz śmierci córki, była nauka języka. Sytuacja była tym bardziej frustrująca, że Donald robił szybkie postępy. Donald był w Chinach o rok krócej niż Jonathan, a już nauczył się wszystkich znaków z chińskiego przykładu Ewangelii, podczas gdy Jonathan miał trudności z nauczeniem się połowy z nich. Ten brak postępów okazywał się najbardziej frustrujący podczas modlitwy w kaplicy. Donald i Jonathan na zmianę czytali Biblię i wyjaśniali obecnym Chińczykom ich znaczenie. Często jednak, gdy była kolej Jonathana, ludzie prosili go, by usiadł, a zamiast niego nauczał Donald. Jego rozumiemy, a ciebie nie. On mówi tak jak my. Jonathan nie mógł ich o to obwiniać. Wiedział jednak, że nie może służyć w północnym Henanie, dopóki nie nauczy się dobrze mówić po chińsku. Zaczął się zastanawiać, czy w ogóle jest w stanie nauczyć się tego języka. Wkładał w to równie dużo wysiłku jak Donald, ale jakoś nie przynosiło to efektów. Któregoś dnia, gdy byli w Lichning już od kilku miesięcy, Jonathan popadł w desperację. Nienawidził dnia, gdy nadchodziła jego kolej nauczania, bo wiedział, że nawet najbardziej cierpliwy Chińczyk niewiele z niego zrozumie. Gdy tego dnia wychodził z domu, powiedział do Rosalindy: jeżeli nasz Pan nie zrobi jakiegoś cudu z tym moim językiem, to boję się, że nic nie będzie z mojego głoszenia Ewangelii w Chinach.
Droga do kaplicy zajmowała jakieś 20 minut. Donatan modlił się po cichu, prosząc Boga, by pomógł mu znaleźć klucz do języka chińskiego. Później, gdy nauczał na spotkaniu w kaplicy, wszystko, czego się uczył, jakoś układało się w całość. Słuchał sam siebie, zdziwiony tym, jak dobrze składa chińskie zdania. Nigdy dotychczas nie mówił tak dobrze. Zauważyli to także Chińczycy. Nawet wtedy, gdy wstał Donald, ludzie zawołali do Jonathana. Nie, ty mów dalej! Jonathan nie mógł się doczekać powrotu do domu, by powiedzieć Rosalindzie o przełomie w swoich zmaganiach z językiem. W dalszym ciągu musiał się wiele uczyć, zanim mógłby mówić płynnie, ale od tego spotkania w kaplicy był już pewien, że potrafi opanować język chiński. W międzyczasie, w ramach przygotowania do służby w północnym Henanie, Jonathan zaczął odwiedzać ten region, często razem z którymś z lekarzy służących w American Board. Podczas jednej z takich wypraw jesienią 1889 roku Jonathan i dr McClure dotarli do Sungsien, gdzie spotkali się z burmistrzem miasta, który zaprosił ich na kolację. W trakcie rozmowy przy posiłku burmistrz odezwał się poważnym głosem. Doktorze, mój szef policji stracił wzrok. Czy byłby pan tak uprzejmy i spojrzał w jego oczy, aby zobaczyć, czy coś można dla niego zrobić? Oczywiście, odpowiedział doktor McClure. Proszę posłać po niego. Burmistrz odwrócił się i wydał polecenie służącemu. 10 minut później do pokoju wprowadzono starszego mężczyznę. To jest pan Ho, o którym mówiłem, powiedział burmistrz. Jonathan i doktor przywitali się z nim, a potem doktor zbadał jego oczy. Wystarczyła minuta, by postawić diagnozę. Panie Ho, ma pan zaćmę na obu oczach. Usunięcie jej nie powinno być trudne i wtedy będzie pan widział znowu. Och, zawołał uradowany starszy człowiek, jestem gotowy. Kiedy możemy zacząć? Nie mogę zrobić operacji teraz, przeprosił doktor McClure. W następnym tygodniu muszę być w Lichning, a musiałbym zostać tu przez 2 tygodnie po operacji, by się panem zaopiekować. Jonathan widział, jak uśmiech na twarzy pana Howe zmienia się w złość. Zabierz mnie stąd, powiedział niewidomy do człowieka, który wprowadził go do pokoju. Dwaj mężczyźni wstali i wyszli. Jonathan słyszał jeszcze narzekania pana Howe. Ten lekarz to oszust i kłamca. Chciał zrobić wrażenie na burmistrzu, chwaląc się, że potrafi wyleczyć ślepego. A nie potrafi. Mówi, że wróci za pół roku, ale ja w to nie wierzę. On tylko udaje, zagraniczny diabeł. Ewangeliści i burmistrz siedzieli przez jakiś czas w milczeniu. W końcu przerwał je burmistrz. Przepraszam za niego. On był szefem policji, a tacy ludzie nie słyną z dobrych manier. Jonathan pokiwał głową. Był już w Chinach wystarczająco długo, by wiedzieć, że szefowie policji są często najbardziej skorumpowanymi ludźmi w mieście czy wiosce. Nie otrzymują oni wynagrodzenia od rządu. Zamiast tego muszą sami zdobyć dla siebie pieniądze przez łapówki i inne opłaty od ludzi, którym służą. Ten system często prowadził do tego, że przestępcy pozostawali na wolności, a ich miejsca w więzieniach zajmowali niewinni. Wrócimy, powiedział zdecydowanie dr McClure, i zostaniemy tu przez 2 tygodnie, żebym mógł opiekować się panem Ho, gdy będzie wracał do zdrowia. Zgodnie z obietnicą, pół roku później Jonathan i dr McClure znowu zawitali do Sungsien. Szef policji nie mógł uwierzyć, że wrócili, ale mimo to był gotowy na operację, która miała przywrócić mu wzrok. Doktor McClure przygotował prowizoryczną salę operacyjną, a Jonathan był jego asystentem. Operacja była delikatna, ale nieskomplikowana, skończyła się szybko. Następnie doktor McClure podniósł rękę. Ile palców pan widzi, panie Ho? Spytał. Na twarzy starszego człowieka pojawił się wielki uśmiech. 5, powiedział. Widzę 5 palców. Wspaniale, stwierdził doktor McClure. Teraz zabandażuję oczy, żeby mogła odpocząć i zagoić się. Za 2 tygodnie zdejmiemy bandaże i powinien pan już normalnie widzieć. Przez następne 2 tygodnie pan Ho mieszkał razem z Jonathanem i doktorem McClure.
którzy włączali go we wszystkie swoje zajęcia, od spotkań modlitewnych po głoszenie Ewangelii na wolnym powietrzu. Na początku nie rozumiał, o czym mówili. Nie mógł uwierzyć w to, że Bóg kocha każdego człowieka, nawet takiego, który zrobił tyle złych rzeczy, co on. W ciągu 2 tygodni spędzonych z ewangelistami zaczął jednak wierzyć w to, co mu mówili. Zanim jego bandaże zostały zdjęte, pan Ho został chrześcijaninem. Niedługo potem za jego przykładem poszła jego żona. Wspólnie zaczęli głosić Ewangelię na ulicach Sun-Sien. Któregoś dnia niedługo potem, jak pan Ho odzyskał wzrok, głosił on Ewangelię razem z Jonathanem w pobliżu świątyni, w której oddawano cześć bogini rzekomo dającej męskich potomków mężczyznom, którzy złożą jej ofiarę. Ponieważ posiadanie syna jest powodem do wielkiej dumy dla Chińczyków, wielu mężczyzn przechodziło nawet z miejsc odległych o setki kilometrów, by prosić boginię o pomoc. Tego właśnie dnia burmistrz sąsiedniego miasteczka prowadził wielką procesję na szczyt wzgórza, na którym znajdowała się świątynia. W rękach niósł papierową figurkę chłopca, którą miał spalić jako ofiarę świątyni w nadziei, że bogini da mu prawdziwego syna. Gdy procesja była już w połowie wzgórza, brat Ho zaczął wołać do nich: bogini, do której się modlicie, nie ma żadnej mocy, by dawać synów. Ja też kiedyś myślałem, że ona ma wielką moc. Gdy zacząłem tracić wzrok, wydałem wiele pieniędzy na ofiary dla niej, z nadzieją, że ulituje się nade mną, ale nic się nie stało. Potem spotkałem chrześcijan, których przysłał jedyny prawdziwy Bóg. Oni przywrócili mi wzrok i otworzyli także oczy mojej mrocznej duszy. Wiecie, jakim byłem złym człowiekiem, że nie obchodziła mnie sprawiedliwość i chciałem się tylko bogacić. Ale teraz jestem inny. Do mojego serca przyszła Boża miłość i teraz zawsze chcę robić dobre rzeczy dla ludzi. Bóg, chrześcijan, ma moc, a nie bogini, do której chcecie się modlić. Ona jest jedynie bryłą gliny. Gdy brat Ho mówił, Tum uciszył się i patrzył na burmistrza, by zobaczyć, co zrobi. Burmistrz zatrzymał się i stał w miejscu. Wtedy odezwał się Jonathan. Mam 9 braci i 1 siostrę. Moja żona też ma 9 braci i 3 siostry. Nasi rodzice mają łącznie 19 synów, ale tam, skąd jestem, nikt nie słyszał nawet o tej bogini, która rzekomo daje synów. Jak to możliwe? To jedyny prawdziwy Bóg daje nam synów i córki. Tak jest napisane w Jego Słowie. Podniósł swoją Biblię. Jeżeli Bóg będzie chciał, żebyś miał syna, to będziesz miał. Bogini ani składane jej ofiary nie mają na to żadnego wpływu. Przerwał, by nabrać tchu. Czciciele bogini nalegali na burmistrza, by szedł dalej do świątyni. Dalej, mówili, marnujemy czas i ściągamy na siebie gniew bogini. Ona nie chce, żebyśmy stali i słuchali tych bzdur. Nie, nie, odpowiedział burmistrz. Wy idźcie, jeżeli chcecie, ale ja zostanę, by posłuchać więcej o tym Bogu. 3 godziny później burmistrz powiedział, że chce zostać chrześcijaninem. Wyrzucił papierową figurkę chłopca i ogłosił wszystkim, że będzie czekał, aż Bóg da mu syna. Jonathan nie mógł wprost uwierzyć w to, co się wydarzyło. W ciągu 1 miesiąca nawróciło się 2 pierwszych Chińczyków. Ważne osoby w swoich miejscowościach, obaj gotowi bez strachu głosić Ewangelię innym. Pospiesznie wrócił do domu w Lichning, by przekazać wspaniałą wiadomość Rosalindzie. Niedługo po powrocie do domu Jonathan otrzymał wiadomość, że burmistrz pilnie uczy się Biblii. Nauczył się już na pamięć wszystkich 4 Ewangelii i głosi Słowo Boże, gdy tylko ma do tego okazję. W rezultacie tego 40 rodzin odrzuciło bożki i przyjęło Ewangelię. W grudniu 1889 roku urodziło się 2 dziecko w rodzinie Goffortów. Tym razem był to chłopiec, któremu nadali imię Donald, na pamiątkę Donalda McGillivraya. Chłopca niemal cały czas nazywano Wee Donald, malutki Donald. Mniej więcej w tym samym czasie do Lichning przybyły z Kanady 3 małżeństwa i 2 niezamężne kobiety, by dołączyć do Goffortów i Donalda.
Wieczorem, w dzień ich przyjazdu, wszyscy zebrali się, by znaleźć najlepszy sposób współpracy. Choć Jonathan był przełożonym całej grupy, chciał, by wszyscy byli zaangażowani w podejmowanie decyzji co do przyszłości. Po rozmowie i modlitwie odbyło się głosowanie i zdecydowano, że zostaną w Liegnitz mniej więcej przez 1,5 roku na naukę języka. Gdy wszyscy będą już płynnie mówić po chińsku, wyruszą parami do służby w prowincji Henan. Gdy wszyscy uczyli się języka, zapadła także decyzja, że Jonathan, Donald i pozostali trzej mężczyźni będą po kolei wyruszali na wyprawy do prowincji Henan, aby znaleźć odpowiednie miejsce na założenie stacji. Choć większość obcokrajowców i bogatych Chińczyków korzystała z lektyk lub jechała na osłach, Jonathan nalegał, żeby wszyscy, którzy wyruszali z nim na wyprawę, szli pieszo. Miał ku temu prosty powód. Lichnik zauważył, że kilku Chińczyków chciało przyłączyć się do chrześcijan nie dlatego, że uwierzyli w Ewangelię, ale dlatego, że chcieli żyć tak jak misjonarze w Szefo. Jonathan jednak chciał mieć przy sobie tylko takich chińskich pomocników, którzy poważnie podchodzili do wiary Chrystusa, dlatego nie pozwalał na żadne dodatkowe luksusy jak jazda na ośle, gdy wszyscy mogli iść. Zamiast kupować lektyki i osły, Jonathan kupił za $4 używaną taczkę i wynajął człowieka, który pchał ją za 35 centów dziennie. Taczka była wypełniona książkami, ubraniami i pomocami do głoszenia Ewangelii. Używając taczki do transportu bagażu i zatrzymując się w najtańszych gospodach, Jonathan mógł przemierzać nowe obszary prowincji, ponosząc koszty niższe niż 50 centów dziennie. Mógł być teraz pewien, że żaden Chińczyk szukający wygodnego życia nie dołączy do niego. Grupa podróżująca z Jonathanem wstawała o świcie i pokonywała przynajmniej 8 kilometrów, zanim zatrzymywała się na śniadanie. Po śniadaniu ruszano dalej, rozpytując po drodze, czy w mijanych wioskach są jacyś chrześcijanie. Jeżeli byli, grupa zatrzymywała się i modliła z nimi, starając się umocnić ich w wierze, po czym ruszała dalej do następnej wioski. Często szli tak 8 do 10 godzin dziennie, zanim zatrzymywali się na noc w jakiejś gospodzie. Gdy inni członkowie zespołu odpoczywali, Jonathan lubił wykorzystać ciekawość, jaką wzbudzali u innych gości. Gdy tylko zapłacił za miejsce do spania na kang, podwyższonej, ogrzewanej platformie, zapraszał wszystkich, by zebrali się wokół niego i posłuchali historii biblijnych. Mówił przez około pół godziny, a potem zmieniał go jeden z innych mężczyzn, którzy trochę już odpoczęli. Dopiero wtedy Jonathan zdejmował swoje wysokie buty i wypijał coś gorącego. Wyprawy te często były niebezpieczne, ponieważ w całych Chinach wzmagała się nienawiść do obcych. Jonathan chciał, by inni, podobnie jak on, ubierali się tak jak Chińczycy. Dzięki temu, gdyby pojawiło się zagrożenie, mogliby wchodzić i wychodzić do wiosek i miasteczek bez zwracania na siebie uwagi. Taka taktyka czasami działała, ale nie zawsze. Kiedyś, latem 1890 roku, Jonathan wraz z innym ewangelistą weszli do miasta, gdzie zebrał się wielki tłum, by obejrzeć jakieś przedstawienie. Ustawiony był wielki namiot i ludzie tłoczyli się, by dostać się do środka. Jonathan zawsze był ostrożny, starał się trzymać na skraju tłumu i mieć pochyloną głowę. Tym razem jednak to nie wystarczyło. — Zagraniczne diabły! — zawołała jakaś kobieta obok Jonathana. W tej chwili cały tłum zwrócił się w ich stronę, by zobaczyć, kto przeniknął między nich. Jonathan chwycił za rękę swojego towarzysza i zaczęli uciekać. Czuł kamienie uderzające go w plecy i słyszał ryk tłumu za sobą. Potem usłyszał dziwny świst, a po nim trzask łamiącego się drewna. Odwrócił się i zobaczył, jak olbrzymi namiot zawala się. Chińczycy zapomnieli o zagranicznych diabłach i rzucili się na pomoc ludziom uwięzionym w zapadniętym namiocie. Jonathan i jego towarzysz mogli się oddalić. To wydarzenie pokazało im wyraźnie, że jest wielu Chińczyków, którzy chcieliby zabić wszystkich obcych. Po wyprawach do regionu Henan, które trwały przez 1,5 roku, misjonarze uznali, że zbliża się czas ich przeprowadzki na ten teren.
Jonathan chciał jednak najpierw pojechać tam jeszcze raz na jedną wyprawę. Rosalinda urodziła już następnego syna, Paula, i miała czas wypełniony opieką nad chłopcami, nauką języka i prowadzeniem domu misji. Któregoś dnia, gdy Wee Donald miał 1,5 roku, biegał po werandzie domu. Jonathan chciał go chwycić, ale Donald myślał, że to zabawa i uciekał. Chwycił się za jeden ze słupków i zaczął kręcić się dookoła z głośnym śmiechem. Nagle słupek wyśliznął się mu z dłoni i siła obrotu wyrzuciła go w powietrze. Przerażony Jonathan widział, jak chłopiec spada na ziemię, uderzając głową o donicę z kwiatami. Jonathan podbiegł do syna i z wielką ulgą zobaczył, że Wee Donald otwiera oczy i uśmiecha się do niego. Dzięki niech będą Bogu, nic się nie stało, powiedział podnosząc Donalda i sadzając go sobie na kolanie. Niestety, mylił się. Na początku wszystko wyglądało dobrze, ale po kilku tygodniach Wee Donald zachorował. Stopniowo tracił władzę w rękach i nogach. Jonathan i Rosalinda uznali, że najlepiej będzie, gdy zabiorą go do specjalisty do Szanghaju. W lipcu 1891 roku Donald z trudnością podnosił głowę i oddychał. Umarł spokojnie 25 lipca. Jonathan zawiózł ciało do Panchwang i pochował obok jego siostry Gertrudy. Była to smutna podróż. Goffortowie byli w Chinach dopiero przez 3,5 roku i w tym czasie zmarło 2 z 3 ich dzieci. Jedyną rzeczą, która dawała Jonathanowi siłę, była myśl o pracy misyjnej czekającej go w prowincji Henan. Rozdział 6. Changte. Tak jak Jonathan się spodziewał, pierwsze lata w Chuang, głęboko w prowincji Henan, nie były łatwe. Chińczycy coraz bardziej nienawidzili obcokrajowców i ich wtrącania się w sprawy ich kraju. Wszędzie rozwieszane były plakaty mówiące o złych rzeczach, jakie robili obcy. Jak można się było spodziewać, w takiej sytuacji już niedługo rodzina Goffortów stała się tematem okropnych plotek. Pewien mężczyzna opowiadał o tym, że widział mnóstwo małych otumanionych chińskich dzieci przywożonych do domu Goffortów. Opowiadał, że gdy zajrzał do środka przez okno, zobaczył, jak Jonathan zabija je i wyjmuje ich oczy i serca. Twierdził, że z tych narządów wytwarza silne lekarstwo, którym leczy miejscowych mieszkańców. Następnie ciała dzieci miały być przechowywane w wielkich słojach. Wielu biednych Chińczyków nigdy wcześniej nie widziało obcokrajowca i wierzyli we wszystko, co im opowiadano. W rezultacie tego bardzo niewielu odważało się przyjść do domu Jonathana, a jeszcze mniej było gotowych słuchać Ewangelii, którą chciał im głosić. Z pomocą przyjechał brat Chou, dawny szef policji, uleczony ze ślepoty. On i inni pomocnicy żyli w stałym zagrożeniu śmiercią, także żaden właściciel gospody nie chciał zgodzić się, by głosiciele Ewangelii zatrzymywali się u niego na noc. W tym czasie Jonathan nauczył się ważnej lekcji. Obcokrajowiec nigdy nie może stać w środku tłumu, ale zawsze musi mieć za plecami solidną ścianę. Chińczycy rzadko rzucali kamienie czy cegły w osobę patrzącą na nich. Woleli robić to, gdy ofiara ich nie widziała. Stojąc plecami do muru, Jonathan mógł patrzeć na wszystkich i dzięki temu zmniejszyć ilość rzucanych w niego przedmiotów. Nauczył się też, że nawet gdy tłum robi się wrogi i ludzie wykrzykiwali obelgi i pogróżki, lepiej jest nie uciekać, ale stać i uspokajać ludzi wzrokiem. Po kilku miesiącach, podczas których obcokrajowcy żyli praktycznie w warunkach oblężenia, brytyjski minister w Pekinie zażądał, by chińskie władze nakazały dobrze traktować wszystkich obcych, także misjonarzy. Po tej interwencji plotki ustały i pewna liczba wiedzionych ciekawością Chińczyków zaczęła słuchać tego, co Jonathan miał do powiedzenia. Gdy w czerwcu 1894 roku Goffortowie byli gotowi do wyjazdu do Kanady na roczną przerwę, Jonathan miał już upatrzone miejsce na nową stację, miasto Changte. W ciągu ostatnich 2 lat wiele razy prosił innych misjonarzy z grupy kanadyjskich prezbiterian w Chinach o pozwolenie na założenie nowej placówki w Changte.
Za każdym razem podczas głosowania w tej sprawie odpowiedź była jednak przecząca. Było za mało pracowników w istniejących już stacjach, by zakładać nową. W końcu, tuż przed wyjazdem, Jonathan i Donald Maguliray otrzymali zgodę na przeniesienie się do Changte pod jednym warunkiem. Nie mogą prosić innych stacji z okolicy o przysłanie pracowników do nowej placówki. Będą musieli znaleźć ich sami. Nie było to problemem dla Jonathana, który był pewien, że gdy znajdą się już w Changte, wszystko potoczy się dobrze. Najpierw jednak był powrót do Kanady z Rosalindą, Paulem, który miał już 3,5 roku i małą Florence, która urodziła się rok wcześniej. Gdy się pakowali, Chulang i okolice zostały zalane przez wielką powódź. Rzeka wezbrała tak bardzo, że w ich domu było 2,5 metra wody. Cała rodzina czekała na dachu, by woda opadła, wiedząc, że wszystkie ich rzeczy są niszczone przez błotnistą, wirującą wodę pod nimi. Czego nie zniszczyła woda, to po jej ustąpieniu zostało zaatakowane przez czarną pleśń. Jedyną rzeczą, którą Jonathan zdołał wysuszyć i uratować, były organy o 24 registrach. Jonathan pamiętał jeszcze dobrze, że zaraz po przybyciu do Chin wszystkie ich rzeczy zniszczył ogień. Teraz, gdy przygotowywali się do wyjazdu, wszystko, co udało im się zgromadzić po tamtym pożarze, zniszczyła woda. Podróż statkiem do Kanady była o wiele przyjemniejsza niż rejs do Chin, ale czas spędzony w Kanadzie był dość trudny. Jonathan przemawiał na spotkaniach od 8 do 10 razy w tygodniu, choć cieszył się odwiedzając rodzinę i przyjaciół, którym opowiadał o pracy w Chinach. Jego serce i myśli były w prowincji Henan, do której chciał jak najszybciej powrócić. Rosalinda spodziewała się następnego dziecka. Jonathan postanowił poczekać na nie, zanim wypłyną do Chin, by założyć nową stację w Changte. Helen urodziła się 22 września 1894 roku. Jonathan zorganizował podróż dla Rosalindy, Paula, Florence i Helen 2 miesiące po swojej, by mała Helen mogła znieść ją bezpiecznie. Od chwili, gdy wrócił do Chin, wszystko układało się dobrze. Podczas jego nieobecności Donald Maguliray kupił doskonałe miejsce na budowę nowej stacji misyjnej w Changte, tuż poza murami miasta. Jonathan został na miejscu i nadzorował budowę domu i kaplicy, podczas gdy Donald przemierzał okolicę głosząc Ewangelię. Nadzorowanie budowy nie było łatwe. Chińczycy starali się jak najwięcej ukraść łatwowiernym obcokrajowcom. W rezultacie Jonathan przez większość czasu pilnował, by materiały kupione na budowę były rzeczywiście na nią wykorzystane, a nie zabrane przez budujących gdzie indziej. Jego stałym zajęciem było ważenie paczek z cegłami i mierzenie długości belek, by zapewnić, żeby się nie kurczyły. Gdy z Kanady przybyła Rosalinda z dziećmi, budynki były już ukończone. Dom był prosty, drewniany, z klepiskiem zamiast podłogi, jak większość innych w Changte. W mieście szybko rozeszła się wiadomość, że przybyli zagraniczni misjonarze, którzy mają grającą skrzynię, organy, trójkę bladych dzieci z włosami koloru pszenicy, a kobieta ma stopy jak mężczyzna. Prawie wszystkie Chinki w tamtych czasach miały w dzieciństwie obowiązywane stopy, co sprawiało, że mogły chodzić jedynie po kilka metrów naraz. Od dnia, w którym rodzina Goffordów wprowadziła się do nowego domu, tłumy Chińczyków kłębiły się dookoła niego, starając się zobaczyć obcych. Była to okazja zbyt dobra, by ją stracić, więc Jonathan i Rosalinda wykorzystywali ją maksymalnie do głoszenia Ewangelii, spodziewając się, że liczba gości przychodzących do ich nowego domu wkrótce się zmniejszy. Działo się jednak coś wręcz przeciwnego. Przybywało coraz więcej ludzi, wiedzionych z ciekawością i chcących zobaczyć rodzinę obcokrajowców mieszkających w Changte. Już po kilku tygodniach Goffordowie byli wyczerpani. Jonathan głosił Ewangelię w kaplicy przez 8 lub więcej godzin dziennie, a Rosalinda rozmawiała z tysiącami przychodzących kobiet.
Czasami traciła głos i musiała wysyłać wiadomość do Jonathana, prosząc, by przyszedł i jej pomógł. Gdy kończył się pierwszy miesiąc w Changte, Jonathan nie wiedział, co ma zrobić. Wcześniej zgodził się, że nie będzie prosił o pracowników z innych misji, ale teraz on i Rosalinda rozpaczliwie ich potrzebowali. Któregoś dnia przed świtem, gdy było jeszcze ciemno, Jonathan czytał Biblię przy świetle lampy naftowej. Był to fragment z listu do Filipian 4:19. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Słowa każdą waszą potrzebę szczególnie dotarły do Niego. Pobiegł do sypialni obudzić Rosalindę, wołając do niej. Rosalindo, Bóg obiecał zaspokoić każdą naszą potrzebę, a my na pewno potrzebujemy jeszcze jednego ewangelisty. Pomódlmy się od razu i poprośmy Boga, by przysłał nam kogoś. Rosalinda spojrzała zaspanymi oczami na męża. Ale skąd on będzie? Obiecaliśmy, że nie będziemy prosić o pracowników z innych stacji misyjnych. Nie wiem, odpowiedział Jonathan niezrażony w swoim entuzjazmie. Ale wiem, że gdy się pomodlimy, Bóg nas wysłucha. Uklękli i pomodlili się. Następnego ranka, gdy Jonathan głosił Ewangelię w kaplicy, zauważył żebraka stojącego z tyłu tłumu. Był wynędzniały, wychudzony, miał podarte i brudne ubranie, stał boso. Gdy Jonathan skończył przemawiać, wszyscy zaczęli wychodzić. Żebrak natomiast poszedł za Jonathanem, gdy ten wychodził bocznymi drzwiami. W pełnym świetle dnia Jonathan mógł widzieć go wyraźniej. Nagle krzyknął ze zdziwieniem. Van Kwulin? Czy to ty? Tak, pastorze, to ja, odpowiedział żebrak. Więc musisz zjeść z nami obiad. Rosalinda na pewno też będzie chciała z tobą porozmawiać, zaprosił go Jonathan. Podczas obiadu poznali historię Vanga Fulina. Spotkali go po raz pierwszy przed 2 laty w Lichning, chociaż przeczytał już wtedy 2 razy Nowy Testament i wierzył, że jest on prawdziwy, nie widział nadziei dla siebie. Był uzależniony od opium i choć próbował ze wszystkich sił, nie potrafił uwolnić się ze szpony nałogu, który powoli wysysał z niego życie. Jonathan w końcu przekonał go wtedy, żeby poszukał pomocy w misyjnym szpitalu. Po długiej walce nałóg Vanga Fulina został pokonany. Wang został chrześcijaninem, co z kolei oznaczało, że nie mógł już teraz być właścicielem stoisk hazardowych, z których się dotychczas utrzymywał. Nie mając dochodu, przez ostatnie 2 lata kręcił się po okolicy, często jedząc korę i liście z drzew, by oszukać głód. Ale wczoraj, powiedział po długim łyku gorącej herbaty, pojawiła mi się dziwna myśl, by pójść do Changte. Czy masz dla mnie jakąś pracę tutaj? Jonathan spojrzał na żonę. Co ma odpowiedzieć? Wczoraj modlili się o pomocnika. Ale czy Van Kwulin mógłby być odpowiedzią na tę modlitwę? Najpierw umyjemy cię i nakarmimy, przyjacielu, odpowiedział, a potem będziemy o tym rozmawiać. Po południu Van Kwulin wyglądał już dość przyzwoicie, w jednej z koszul Jonathana i jego spodniach. W dalszym ciągu miał zapadnięte policzki, a nowe ubranie było wyraźnie za duże na jego wychudzone ciało. Czy chciałbyś pójść ze mną głosić Ewangelię dzisiaj po południu? Spytał Jonathan. Oczy Vanga Fulina rozjaśniły się. Niczego nie pragnę bardziej, zawołał. Gdy Van Kwulin wstał i zaczął nauczać, Jonathan był zdumiony. Tłum słuchał jak urzeczony, kiedy Vang opowiadał o tym, jak Jezus uwolnił go od opium. Minęły 3 godziny, a Vang wcale nie wyglądał na zmęczonego. Przeciwnie, wyglądało to tak, jakby wciąż przybywało mu energii. To było niesamowite, zawołał Jonathan, gdy zabierał go na kolację. Gdzie ty się nauczyłeś tak przemawiać? Zapomniałeś? Spytał Van Kwulin. Dawno temu, zanim jeszcze miałem stoiska hazardowe, byłem jednym z najlepszych gawędziarzy w prowincji. Bardzo dobrze zarabiałem i ludzie przychodzili mnie słuchać z dalekich miejsc. Ale, kontynuował ściszonym głosem, gdy zacząłem palić opium, miałem ból gardła i nie mogłem mówić tak głośno. To wtedy zająłem się hazardem. Rozumiem, odpowiedział Jonathan coraz bardziej przekonany,
że Bóg jednak odpowiedział na ich modlitwę. Czy chciałbyś jutro też głosić Ewangelię? Twarz Wanga Fulina rozjaśniła się wielkim uśmiechem. Tak, proszę, pozwól mi, zawołał. W ciągu następnych kilku miesięcy Wang Fulin został najlepszym ewangelistą, jakiego mógł pragnąć Jonathan. Choć nie miał dużej siły fizycznej, potrafił przemawiać całymi godzinami. 16 grudnia 1895 roku Jonathan pisał do rodziców. W ciągu ostatnich 5 tygodni mieliśmy taką liczbę ludzi przychodzących dzień po dniu, że głosiliśmy Ewangelię bez przerwy przeciętnie po 8 godzin w ciągu dnia. Głosiliśmy na zmianę Wang i Jonathan w taki sposób, że w pokoju dla gości zawsze był ktoś głoszący Ewangelię od rana do wieczora. Ludzie siedzą po pół dnia i słuchają. Niektórzy są tak zainteresowani, że zapominają, że mają wiele kilometrów, by wrócić do domu. 4 miesiące później Jonathan pisał w następnym liście. Od przybycia do Changte 5 miesięcy temu 25 tysięcy mężczyzn i kobiet przyszło nas zobaczyć i wszyscy oni usłyszeli Ewangelię. Pośród pierwszych gości, którzy zostali chrześcijanami w rezultacie głoszenia Ewangelii przez Jonathana i Wanga, był powszechnie szanowany lekarz oraz bogaty właściciel ziemski. Nawrócenie tych ludzi otworzyło drogę dla wielu innych, którzy poszli w ich ślady. W ciągu kilku miesięcy od założenia stacji misyjnej w Changte, wszędzie po całej okolicy spotykały się małe grupy chrześcijan. W połowie roku 1896 stało się oczywiste, że Jonathan i Rosalinda potrzebują także kogoś do głoszenia Ewangelii kobietom. Rosalinda spodziewała się dziecka w sierpniu i choć z olbrzymim wysiłkiem poświęcała wiele godzin dziennie na rozmawianie z przychodzącymi kobietami, nie było możliwości, by rozmawiała z każdą z nich. Znalezienie Chinki mogącej głosić Ewangelię wydawało się jeszcze bardziej niemożliwe niż znalezienie Wanga Fulina. Mimo to Jonathan i Rosalinda pamiętali, jak Bóg odpowiedział na ich modlitwę i przysłał im Wanga. Teraz razem prosili Boga o przysłanie kobiety do pomocy w głoszeniu Ewangelii. Tydzień później Donald Magulirej wrócił z jednej ze swoich wypraw ewangelizacyjnych po prowincji. Pośród historii, jakie opowiadał, jedna szczególnie zwróciła uwagę Jonathana. Dotyczyła ona rodziny Chenga. Cheng Ming-san był biednym rolnikiem mieszkającym z żoną, trójką dzieci i owdowiałą matką. On i jego matka byli gorliwymi buddystami, chodzili na długie pielgrzymki i dawali dużą część swojego skromnego jedzenia buddyjskiemu pustelnikowi, który mieszkał w pobliskiej jaskini. Oboje byli aktywnymi nauczycielami swojej religii. Cheng Ming-san miał przyjaciela, kiedyś także gorliwego buddystę, który został chrześcijaninem przez służbę Donalda. Człowiek ten prosił Donalda gorąco, by mógł pójść z nim do domu Chenga i podzielić się także tam Ewangelią. Donald zgodził się i gdy dotarli do niewielkiej chatki na zboczu wzgórza, gdzie mieszkała rodzina, okazało się, że Cheng Ming-san i jego matka chcą posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Co więcej, odpowiadając na jego prośbę, oboje zostali chrześcijanami. A żona Chenga Ming-sana? Spytał Jonathan. A to już inna historia, odpowiedział ze smutkiem Donald. Ona była wściekła na męża, gdy dowiedziała się, co zrobił. Wybiegła z domu wrzeszcząc, że sprowadzi na nich wszystkich karę za odrzucenie buddyzmu. Nie można jej było uspokoić, ale Cheng i jego matka nie wahali się ani przez chwilę. Powiedzieli mi, żebym się o nią nie martwił, że będą modlić się za nią tak długo, aż ona także znajdzie drogę do jedynego prawdziwego Boga. Gdy Jonathan słuchał Donalda, zaczęła mu świtać w głowie pewna idea. Czy jesteś pewien, że matka Chenga dobrze rozumie to, co zrobiła? Spytał. Jestem pewien, odparł Donald. Gdy tylko skończyliśmy się modlić, ona zebrała wszystkie rodzinne bożki i wyrzuciła je do przepaści, gdzie rozbiły się na kawałki. Od tej chwili nie mówi o niczym innym, jak tylko o Jezusie Chrystusie. Jonathan czuł, jak ogarnia go coraz większe podniecenie.
Czy myślisz, że zgodziłaby się przyjść tutaj i pomagać Rosalindzie? Spytał. Rosalinda modli się o kogoś do pomocy w głoszeniu Ewangelii kobietom. Donald pokiwał głową. Powinna od razu napisać list do niej i zaprosić ją tutaj. Ona była przez wiele lat nauczycielką buddyzmu, więc jestem pewien, że będzie chciała skorzystać z możliwości dzielenia się swoją nową wiarą w Jezusa z innymi. Tego wieczoru Jonathan powtórzył Rosalindzie swoją rozmowę z Donaldem. Jego żona od razu zabrała się za pisanie listu. Nie dostała jednak listu w odpowiedzi. Zamiast tego siostra Cheng zjawiła się osobiście, gotowa podjąć swoją nową pracę. W tym czasie Jonathan i Rosalinda doszli do wniosku, że potrzebują większego domu. Ponieważ spodziewali się następnego dziecka, dom misyjny zbudowany w stylu chińskim był już zbyt mały, by wygodnie pomieścić ich wszystkich. Przygotowali plany nowego domu. Zewnątrz będzie wyglądał podobnie jak chińskie domy, ale wewnątrz będzie miał wszelkiego rodzaju zagraniczne wygody.